6 zakończył zwycięstwo, tylko dwie przegrały. Rankingu światowy na 82 miejscu. Urodzony w Chinach od 2012 roku narodowości kanadyjskiej. 32 lata. Prawa ręka. Obustronny lata. Reprezentując Kanadę, uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich w 2012 roku w Londynie. W drużynie Kanady w 2016 roku zagrał jako reprezentant Kanady na Igrzyskach Olimpijskich w Rio w turnieju indywidualnym. Tam odpadł dopiero w trzeciej rundzie. Został pokonany przez znanego państwu zespołu tego razu działdową Won Chun Kimga. Marek Padowski, 20 lat. Prawa ręka. 41 miejsce w rankingu lotu Superligi. 7 spotkań. 2 wygrane, 5 porażek. Tenis polski senior 2017 rok, mistrz polski młodzieżowców 2016 rok. Za chwilę przed Państwem drugi pojedynek dzisiejszego meczu pomiędzy Markiem Badowskim, Unia AZS AWF Jest Gdańsk oraz Wangzen Morlinio Struda. Myślę, że nie muszę Państwa zachęcać do oklasków. Wspomagamy Marka Badowskiego. Jesteśmy z nim. Wygrywamy to spotkanie. Podkręcamy. Mam cały czas informację od menadżera Bartosza Kajka, żeby podkręcać atmosferę i to Państwo muszą robić. Proszę o gorące brawa dla zawodników, a w szczególności dla Marka Badowskiego. Jeszcze mocniej, jeszcze mocniej.
będziemy po. Time out. O czas poprosi trener gospodarzy Piotr Szafranek. Za to, że jesteś tu. Za to, że nie odzwaniasz. Za to, że cię myślisz. Kocham cię, a cię nie lubię. Za to, że bywasz smutny.
Thank you.
Set trzeci drugiego meczu, 11-6, Van Zen. Korzystając z przerwy, chciałbym Państwa zaprosić w piątek na godzinę 18 na mecz naszego zespołu z drużyną z Białego Stoku. Następny wtorek na 18:00 również na naszą halę gdańskiego AWFGS, gdzie zagramy, podejmiemy Unię. Unia podejmie Zolesz, Bydgoszcz. Zapraszam na dwa mecze. Piątek gramy z Białymstokiem i wtorek 28 listopada gramy z Bydgoszczem. Mam nadzieję, że stawią się Państwo licznie na tych dwóch spotkaniach i będziecie wspomagać swoimi oklaskami zawodników naszego zespołu. Tymczasem drugi mecz dzisiejszego spotkania. Marek Badowski, Van Zen. 2-1 dla Marka Badowskiego.
Set czwarty, 11-3, Wang Zhen. Marek Wadowski. Prosimy o gorący doping.
Thank you.
Kalisza, 11-5, Mangzen i w całym spotkaniu 3-2. Wynik dzisiejszego meczu 1-1.